tutaj przy siedzibie samorządu gminy Łoszakowice, przy Pałacu Sułkowskich. Już za moment kolejna część dzisiejszych obchodów z okazji Święta Niepodległości, dzisiaj 11 listopada. Bardzo proszę dowódcę ułanów Pawła Apolinarskiego o złożenie uroczystego meldunku marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Bardzo proszę pana Stanisława Waligurę, wójta gminy Łoszakowice. Jako wójt gminy Łoszakowice witam przed urzędem pana marszałka Józefa Piłsudskiego. Proszę o klaski. Witam pana premiera Jana Ignacego Paderewskiego. Witam posła Franciszka Kaczmarka. Witam księdza proboszcza Józefa Górnego. Witam dowódcę powstania wielkopolskiego we Włoszakowicach pana Jana Otto. Witam także pierwszego nadleśniczego lasów państwowych we Włoszakowicach Feliksa Rożeńskiego. Witam lekarza, który zabezpiecza ten przejazd, doktora Piotrowskiego. Witam wszystkich kawalerzystów i wszystkich państwa, którzy przyszliście na uroczystość powitania tak wspaniałego orszaku przed Urzędem Gminy Włoszakowice. Z okazji Święta Niepodległości składam wszystkim państwu życzenia wszystkiego dobrego.